Morska energetyka wiatrowa to jeden z przewodnich tematów poruszanych na konferencji i targach offshore odbywających się w hotelu Sheraton w Sopocie. Te tematy będą poruszane wśród wielu zagranicznych i krajowych prelegentów zaproszonych do udziału w konferencji. Pierwszy dzień targów jest poświęcony analizie obecnej sytuacji energetyki wiatrowej w Polsce. Natomiast drugi dzień jest dniem bardziej targowym, bardziej przemysłowym, poświęconym pokazaniu tego, jak duży potencjał Polska ma w dziedzinie uczestniczenia w projektach wiatrowych, gdyż polski przemysł stoczniowy jest już bardzo aktywnie zaangażowany i prowadzi bardzo dużo projektów związanych z energetyką wiatrową na morzu, ale na Morzu Północnym. Polska energetyka wiatrowa w Polsce ma bardzo duży potencjał wzrostu, jednak inwestorzy napotykają na swojej drodze bardzo dużo problemów. Między innymi problemy te dotyczą przyłączenia do sieci, braku jasnych procedur przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, poparcia społecznego i poparcia politycznego. Tak? To są takie największe problemy, jakie ten inwestor napotyka w Polsce. Skomplikowane przepisy, ustawy, a także problemy społeczne sprawiły, że do tej pory, pomimo wielu planów, wielu obietnic, nie powstała żadna farma wiatrowa przy polskim wybrzeżu. Rynek morskiej energetyki wiatrowej w Polsce to na pewno dopiero początek. Rządowy dokument, tak zwany Krajowy Plan Działania w zakresie odnawialnych źródeł energii, mówi o tym, że do 2020 roku mogłoby powstać na Morzu Bałtyckim 500 MW w farmach wiatrowych. No jest to raczej scenariusz optymistyczny. Raczej zakładamy, że te morskie farmy wiatrowe powstaną dopiero po roku 2020. Według takich niezależnych analiz, na przykład raportu firmy Ernst & Young, mówi się, że do 2030 roku byłaby możliwość ekonomiczna, techniczna, aby na Morzu Bałtyckim w obszarze polskim powstało nawet 6 gigawatów, czyli 6 tysięcy megawatów w morskich farmach wiatrowych. Wydano już w Polsce ponad 20 pozwoleń lokalizacyjnych. Pozwolenie lokalizacyjne to jest taki pierwszy krok, jaki inwestor musi jakby postawić, żeby zrealizować inwestycje w Polsce. Kolejny to jest uzyskanie warunków przyłączenia. Dwóch inwestorów zdobyło takie warunki na moc ponad 2000 MW. No i teraz jakby stoją przed następnym etapem, jakim jest prowadzenie procedury oddziaływania na środowisko. Przymiarki do tego już trwają, ale to są dwie najbardziej zaawansowane inwestycje w Polsce. Tak? Pozostali borykają się dalej z problemami, o których mówiłam na początku. W pierwszej kolejności trzeba powiedzieć o firmach, które są producentami komponentów urządzeń. Akurat głównym sponsorem naszej konferencji jest Siemens, producent turbin urządzeń do produkcji energii elektrycznej z wiatru. Mamy też tutaj przedstawicieli przemysłu stoczniowego, i tego zagranicznego, i tego polskiego. No i mamy przede wszystkim też firmy, które planują inwestować w energetykę odnawialną. GRIS produkuje najbardziej zaawansowane jednostki do posadowienia morskich farm wiatrowych, więc potencjał polski przemysł ma jak najbardziej. Projektujemy takie jednostki, produkujemy takie jednostki, produkujemy wieże, produkujemy fundamenty, tak? Tych firm powstaje coraz więcej, więc potencjał jest ogromny, tak? Wystarczy tylko go wykorzystać, wystarczyłoby trochę poparcia ze strony władz centralnych, ponieważ poparcie regionalne już istnieje. Trójmiasto to jest najlepsze miejsce, żeby takie spotkanie zorganizować. Jesteśmy zaszczyceni tym, że władze regionalne, Urząd Marszałkowski są przychylne dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Wszystkie dokumenty strategiczne, czy też nowa perspektywa, która przed nami, czyli lata 2014-2020, dokument strategiczny, jakim jest Strategia Województwa Pomorskiego, regionalne programy strategiczne, jasno i wyraźnie mówią, że jest miejsce na energetykę wiatrową, jest miejsce na energetykę morską, którą chcemy rzeczywiście, aby zafunkcjonowała w naszym regionie, dla naszego regionu. Widzimy absolutną szansę na rozwój gospodarczy z tego tytułu, bo myślimy przede wszystkim o stoczniach, ale myślimy też o inteligentnych specjalizacjach. Myślimy o tym, co niesie ze sobą tak naprawdę energetyka wiatrowa szeroko pojęta, bo to też rozwój uczelni, rozwój firm projektowych. To mnóstwo komponentów, które jest z tym związanych. Dlatego absolutnie sekundujemy wszelkim rozwiązaniom, które działają na korzyść energetyki wiatrowej. Gminy nadmorskie widzą też szanse dla siebie, jeżeli chodzi o rozwój, korzyści gospodarcze. W związku z tym zorganizowaliśmy pierwszy kongres tutaj właśnie w Sopocie i w tym roku kontynuujemy tę inicjatywę, organizując drugi taki kongres, na którym chcielibyśmy przybliżyć opinii społecznej, czym jest morska energetyka wiatrowa. Chcieliśmy również stworzyć pewną
platformę dla firm zaangażowanych w ten biznes, do tego, aby mogły się spotkać, wymienić doświadczeniami, również żebyśmy mogli podyskutować z decydentami na temat tego, jak ma wyglądać rozwój tego sektora, który jest oczywiście sektorem silnie regulowanym przez państwo. I rozwój polskiej energetyki wiatrowej na morzu mógłby dodatkowo przyczynić się do bardzo istotnego wzrostu gospodarczego, szczególnie jeżeli chodzi o regiony województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Chciałbym, żeby Warszawa patrzyła również na to, co dobrego dzieje się na Pomorzu, jak gdańszczanie i pomorzanie działają i wyciągała z tego wnioski.